No dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na marzec 2024 roku i będzie to czytanie dla moich singli. Single, sprawdzimy sobie, co karty chcą Wam przekazać. Zrobimy sobie oczywiście krzyż celtycki. No i zobaczymy co wyjdzie. Pamiętajcie jednak, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to nie Wasza bajka, nie czujecie go, to sprawdźcie swój ascendent, księżyc, bądź oczywiście swój znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. No i koziołki, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wówczas szybciej otrzymujecie Wasze czytanie. Im więcej łapek w górę, tym lepiej. Komentarze, subskrypcje, udostępnienia, wszystko to jest również bardzo mile widziane, więc z góry dziękuję za całe Wasze wsparcie. No i już nie przedłużam, koziorożce, lecimy z Waszym czytaniem na marzec. Co będzie Waszym wyzwaniem na ten miesiąc? Auć, trójka mieczy. Co może pomagać bądź przeszkadzać? Czwórka kielichów, okej. Co odchodzi do przeszłości? Ósemka mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Śmierć. Co macie w głowie, w serduszku? Dziesiątkę pentakli. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Sprawiedliwość. Wasza energia, królowa pentakli, energia z zewnątrz, wieża. Nadziei bądź obawy, siódemka buław i wynik bądź rada, słońce. No elegancko. I na spodzie mamy króla mieczy. Okej. Dobra, koziołki moje kochane, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co będzie Waszym wyzwaniem na marzec? Poradzić sobie z jakimś rozczarowaniem, z jakimś bólem serca, z jakimiś trudnymi emocjami. Myślę, że te trudne emocje już nastąpiły. Mam takie wrażenie, że rozmawiam z koziorożcami, które są świeżo upieczonymi singlami. Tak czuję, że mam tutaj do czynienia z osobami, które niedawno się z kimś rozstały i jeszcze nie do końca poradziłeś sobie z bólem po rozstaniu. I to może stanowić dla Was wyzwanie na marzec, żeby ostatecznie tutaj zagoić swoje złamane serce i pozwolić mu znowu oddychać, pozwolić mu znowu bić. Kochani, co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Myślę, że przeszkadzać, kochani, coś, czego nie dostrzegacie. Myślę, że w tej całej sytuacji, która nastąpiła w Waszym życiu, jest coś, czego faktycznie nie dostrzegacie. Mamy tutaj tą czwórkę kielichów, czyli ewidentnie skupieni jesteście na tym, co się wydarzyło. Być może właśnie na tej jakiejś przykrości. No i kochani, a tu jest jeden dodatkowy kielich, który jest Wam w jakiś sposób ofiarowany. I on jest... No właśnie, tą tęczą, tą szansą czuję tym słońcem, ale ponieważ jesteście w energii trójki mieczy, no nie dostrzegacie tutaj tego potencjału. Może to być kwestia też jakiejś dodatkowej oferty, jakiejś nowej oferty, która idzie w Waszą stronę, która w tym momencie jest ignorowana. Zobaczmy tą trójkę mieczy. Ósemka kielichów, tak jest, tak czuję. Siódemka monet. Paś mieczy, dziewiątka buław, czwórka mieczy, sąd ostateczny. No, tak czuję, kochani. Część z Was rozstała się z partnerem, z partnerką. Część z Was otrzymała nagle informację, że ktoś odchodzi od Was, że rozstajecie się, że to koniec. I to jest to, co sprawiło ten ból serca. I mam wrażenie, kochani, że tutaj blokujecie się na jakieś uleczenie, nie pozwalacie się tej ranie zagoić, może też dlatego, że kochani, ta część z Was jeszcze tutaj sprawa sądowa trwa, może jeszcze kochani, część formalności nie została załatwionych, ale myślę kochani, że też bronicie się przed tym takim uwolnieniem się od tego, bo żyjecie w jakiejś iluzji, w iluzji być może, że właśnie uda się to jeszcze naprawić, że ta osoba wróci do Waszego życia, że uda Wam się, że tak powiem, odnowić tą relację. Mam wrażenie, że część z Was jeszcze, kochani, czeka na eksa, na eksową, że uda się jeszcze reaktywować tą sytuację. Myślę, moi drodzy, ponieważ tutaj wyszedł księżyc, że właśnie jest to jakiś rodzaj iluzji, której nie dostrzegacie i która powoduje, że właśnie nie dostrzegacie też tutaj jakiś potencjał, który kryje się tuż za Wami, tuż za Wami. No,
Tak to wygląda, kochani. Tak to wygląda. Dla części z Was może to być też kwestia tego, że z tym paziem pentakli i siódemką pentakli ktoś może się do Was odezwać, ktoś może coś zaproponować, jakąś współpracę, znajomość, pomoc w pewnej kwestii. No ale właśnie, z tą dziewiątką buław, kochani, ja tutaj widzę dużą blokadę z Waszej strony, no ze względu na to, że tutaj jakaś rana jeszcze się nie zagoiła. Jeszcze boli. Zobaczmy tą czwórkę kielichów. No, czwórka mieczy. Nie czwórka mieczy, Boże, czwórka pentakli. Nie podchodźcie do mnie, no bo oficjalnie część z Was czuje się jeszcze w związku z kimś. Mhm. Dziewiątka kielichów, no dziesiątka kielichów. Król, no, król pentakli. No, moi drodzy, powiem Wam tak, że część z Was naprawdę jeszcze żyje w takim marzeniu swoim. Tak, to jest Wasze marzenie z tą dziewiątką kielichów, że da się to jeszcze wszystko połączyć, że jeszcze odzyskacie swoją rodzinę, że odzyskacie swoje szczęście, że tutaj miłość odżyje i że ponownie zbudujecie swój dom. Część z Was, kochani, naprawdę była długo w związku z tą osobą, w długoletnim związku, macie dzieci z tą osobą, wspólny majątek, wspólną przestrzeń, ale ewidentnie, kochani, tu jest informacja, że siedząc w takiej przyszłości, w tym, co się gdzieś tam rozlało, w chęci pojednania tego, tak jakby właśnie, no właśnie, czwórka kielichów, no i ta babka, tak jak patrzy w stronę trójki kielichów, trójka kielichów jest energią pojednania, jakby nie patrzeć, ale patrząc w tą stronę i nie widząc właśnie tej części, no może Was ominąć coś naprawdę pięknego, szansa na uleczenie, szansa na pójście naprzód, szansa na otwarcie się na coś nowego. Ale kochani, no właśnie tak jak mówię, widzę, że Wy nie jesteście kompletnie na to gotowi. Tak jakby blokujecie tą przestrzeń serca, blokujecie się totalnie, bo... No mówię, ja czuję, kochani, u Was, że to jest ta energia, że Wy czujecie się jeszcze tak, jakbyście byli w związku, że nie czujecie się do końca singlami, mimo że część z Was oficjalnie już jest wolna, to nie do końca w ten sposób się czujecie. Co odchodzi do przyszłości? No, ósemka mieczy. Powiem Wam tak... Nie wiem, czy do końca odchodzi do przeszłości. Na pewno, kochani, były tutaj w tym związku, w tym małżeństwie, w tej relacji jakieś iluzje, jakieś niepewności, dużo czarnych myśli. Myślę, kochani, że Wy do tej pory nie dostrzegacie tutaj czegoś... no właśnie, nie wiem, czy czegoś... Bardziej, kochani, ja czuję, że Wy gdzieś tam utknęliście w jakimś punkcie jeszcze, że nie, no właśnie przez to, że nie czujecie się wolni, przez to, że jeszcze są jakieś nadzieje, utknęliście w jakimś martwym punkcie i pozwalacie czemuś umrzeć, nie pozwalacie czemuś się przetransformować, bo podstawą tej sytuacji jest właśnie zakończenie, ale tak jakby... Wiecie co? Ja czuję tutaj taką energię, jakby te stare drzwi, które powinny się zamknąć, żeby mogły się otworzyć nowe, one nie są domknięte. Tak jakby trzymacie dalej nogę tak w szparze tej, wiecie, w drzwiach, żeby one nie zamknęły się ostatecznie. Mam wrażenie, że część z Was właśnie taką lekko tą furtkę zostawia otwartą dla przeszłości. Ale jeżeli, kochani, w ten sposób będziecie postępować, to przyszłość nie nadejdzie. Nie nadejdzie lepszy, nie nadejdzie uzdrowienie. Tutaj, kochani, jest ewidentnie informacja, że czas to zakończyć, czas to puścić, czas się odciąć. Zobaczmy, kochani, tą śmierć. No właśnie, kochani, to jest to. Śmierć, odrodzenie. Jeśli nie nastąpi śmierć, to nie nastąpi też odrodzenie. Pamiętajcie o tym. Zobaczmy tą śmierć. Czwórka buław. No tak, zakończenie związku, zakończenie jakiejś relacji. Oczywiście, że tak. No, a z buław. I widzicie, kochani, tu jest potencjał na nowy coś. Myślę, moi drodzy, że u Was jest potencjał na jakąś nową znajomość, na jakiś nowy romans. Myślę, że ktoś uważa Was za bardzo, bardzo atrakcyjnych. Uważa Was za zwycięzców. Ktoś uważa, że jesteście w ogóle mega super, że odnosicie same sukcesy. To może być ktoś z pracy, to może ktoś, kto widzi Was na co dzień i uważa, że jesteście bardzo pięknymi kobietami, bardzo przystojnymi mężczyznami. No właśnie, ale Wy się kompletnie tak nie czujecie. Wy w ogóle tego nie czujecie. Z dziesiątką mieczy i księżycem jesteście dalej w tej energii takiej iluzji i w energii lęku i w energii trudnego zakończenia. Jesteście trochę na dnie energetycznie i w ogóle nie dostrzegacie tego faktu, że ktoś może Was postrzegać zupełnie inaczej. No i tak jak mówię, kochani, dalej tutaj czekacie na męża, żonę, dalej tkwicie właśnie w tej energii bolączki, zamiast pozwolić właśnie na to uzdrowienie i żeby przybyło do Was nowe. Póki, kochani, ostatecznie nie puścicie tego, nie zaakceptujecie faktu, że to koniec, no tutaj nowe też nie nadejdzie. Żebyście mieli tego świadomość, nie?
co macie w głowie, w sercu, no dziesiątkę pentakli cały czas, czyli chęć naprawy tego, co było, chęć powrotu do tego, co było, chęć odbudowania rodziny, małżeństwa, związku, który jest dla Was ważny, który miał dla Was ogromny potencjał, w który inwestowaliście dużo czasu. Wy, koziorożcy, jesteście bardzo mocno uziemieni, bardzo mocno, mam wrażenie, że, nie wiem czemu ja mam takie wrażenie, może to tylko moje takie prywatne uczucie, ale że Wy, koziorożcy, jesteście najbardziej tacy osadzeni, ugruntowani właśnie w takiej stabilizacji, w takim poczuciu bezpieczeństwa i chyba najmniej ze wszystkich ziemskich znaków lubicie zmianę. Jak już się angażujecie, to na 100%. Jak już się angażujecie w jakiś związek, to na zawsze. I właśnie to jest to, kochani, że Wy dalej czekacie na to na zawsze, a tymczasem to na zawsze tutaj się skończyło. Zobaczmy tą dziesiątkę pentakli. No, dwójka mieczy, nie widzicie tego, nie chcecie tego dostrzec, po prostu nie chcecie tego dostrzec. O, siódemka kielichów, żyjecie w świecie marzeń. No, właśnie, to jest patrzenie na świat trochę przez różowe okulary, ale właśnie to jest pewnego rodzaju iluzja, bo cały czas czekacie, że to jest tylko koszmar, że to jest tylko zły sen, że partner wróci, że przeprosi, że zaproponuje odnowienie ze względu na dzieci, ze względu na Was, że Was kocha. Trochę, kochani, cały czas żyjecie właśnie w takim przeświadczeniu, że to wszystko da się jeszcze naprawić, że to jest po prostu jakiś zły sen, z którego zaraz się obudzę i wszystko będzie dobrze. No ale właśnie, tu jest iluzja, a tu jest niechęć na patrzenie, jeśli chodzi o patrzenie na prawdę. Czyli można powiedzieć, że to też iluzja. No, to było straszne. Rozdarło Wam serce. Boli jak cholera. Ja wiem. Ale czas pozwolić temu odejść. Uleczyć się. Myślę, kochani, że to jest najważniejszy czas dla Was, żeby w końcu pomału odcinać tą pępowinę. I pomału ruszyć naprzód. Bo tak jak mówię, coś jest energetycznie w Waszym zasięgu. Ktoś jest energetycznie w Waszym zasięgu. Ale nie wejdzie, póki stara furtka nie zostanie zamknięta. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Sprawiedliwość. Powiem Wam tak, kochani. Dla części z Was sprawiedliwość może oznaczać w końcu zakończenie spraw formalnych. Czyli ostatecznie rozwód, podział majątku, podział, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, odcięcie jakichś takich spraw formalnych. Ale sprawiedliwość też jest bardzo fajną energią pod tym względem, że pozwala spojrzeć na coś obiektywnie, pozwala spojrzeć prawdzie w oczy, pozwala zrównoważyć to, co w sercu i to, co w głowie, pozwala odciąć się ostatecznie od tego, co nie służy. Sprawiedliwość może być też zapowiedzią nadejścia jakiejś relacji karmicznej albo spotkania kogoś ważnego po prostu na swojej drodze, kogoś, kto może Wam pozwolić, pomóc coś załatwić, uświadomić sobie prawdę, to Was oświeci w jakimś aspekcie, być może właśnie w tym aspekcie miłości. Zobaczmy. Ósemka buław. Rycerz denarów. Dobrze. I paść kielichów. Patrzcie. Dwójka pentakli, piątka mieczy, szóstka mieczy. Dziewiątka denarów, trójka kielichów, szóstka pentakli. Kochani, może pojawić się potencjalnie ktoś jako znajomy, jako przyjaciel. To może być zupełnie nowa osoba, która wkroczy do Waszego życia, ale to może być też ktoś, kto już jest z Wami gdzieś tam związany, z kim współpracujecie, z kim się przyjaźnicie, z kim się kolegujecie. I teraz tak, kochani, myślę, że u Was będzie po pierwsze właśnie załatwienie jakichś spraw formalnych, to na pewno, bo tutaj z piątki mieczy idziemy do szóstki mieczy. Mamy też dwójkę pentakli, więc wydaje mi się, że Wasza energia zacznie się troszeczkę równoważyć. Po pierwsze, jeśli formalności jakieś są jeszcze do załatwienia, one zostaną pomału, że tak powiem, załatwione i wszystkie właśnie jakieś trudności, kłótnie, napięcia, ale też Wasze lęki pomału zaczną odchodzić do przeszłości. Wy zaczniecie mieć spokojniejszą głowę i zaczniecie, że tak powiem, bardziej otwarcie patrzeć w przyszłość. Ale dla części z Was, jeżeli kochani, dla części z Was dalej czekacie, że tak powiem, tutaj właśnie na tą osobę z przeszłości, naprawę tutaj jakiejś sytuacji. Myślę, kochani, że tutaj właśnie wkroczy jakiś przyjaciel, znajomy, kolega, ktoś, kogo poznacie poprzez znajomych, też jak najbardziej, kto stwierdzicie, że tak nie całkiem zły ten facet, nie całkiem zła ta kobieta. I mam wrażenie, że zainteresowanie tą osobą, bo tutaj będzie jakiś rodzaj zainteresowania na pewno, jakiejś fajnej komunikacji, która sprawi, że
zaczniecie pomału zostawiać właśnie tą przeszłość i zaczniecie ruszać do przodu. Zaczniecie ruszać do przodu, zaczniecie odzyskiwać takie spokojniejsze myśli i myślę, kochani, że będziecie bardziej otwarci na kontakty z innymi. Może tutaj jeszcze nie będzie jakiejś nie wiadomo jakiej miłości, nie wiadomo czego, ale myślę, kochani, że będzie więcej zabawy, więcej otwarcia się na to, żeby ktoś się Wami zaopiekował, żeby ktoś Was gdzieś zaprosił, żeby poznać inne osoby. Oczywiście, kochani, z dziewiątką mieczy jest jeszcze trochę stresów, jest trochę smutków. Oczywiście, oczywiście i to będzie, bo to łatwo się nie goi, tak? Takie coś. Ale goi. Mamy umiarkowanie. Pomału Wasza energia zacznie puszczać. Puszczać to, co było, puszczać jakąś przeszłość związaną właśnie z tą osobą, którą utraciliście i pomału zaczniecie wkraczać na zupełnie nowe tory, w kierunku zasiania nowego ziarna. Zaczniecie odzyskiwać swoją pewność siebie. Więc kochani, wygląda mi na to, że faktycznie w Wasze życie wkroczy ktoś nowy z tym paziem kielichów i z rycerzem monet. Ktoś, kto czuje, że będzie Wami romantycznie zainteresowany. Myślę, że właśnie nie wiem, czy to będzie grom z jasnego nieba, wiecie? Może z tamtej strony, nie wiem, z Waszej może niekoniecznie. Z Waszej myślę, że Wy będziecie podchodzić do tego właśnie bardzo ostrożnie, bardzo spokojnie. Chociaż tutaj jest wieża z zewnątrz, także całkiem możliwe, że z drugiej strony będzie to grom z jasnego nieba. Jedno jest pewne, ktoś jest z Wami bardzo zainteresowany emocjonalnie. Ta osoba, myślę, kochani, że będzie Wami tak zaciekawiona pod względem emocjonalnym. Myślę, że coś poczuje, ale z rycerzem pentakli to będzie coś, co będzie się rozwijać bardzo pomału. Możecie się spotkać w pracy, możecie się poznać w pracy. To może być ktoś, z kim zaczniecie jakąś współpracę. To może być ktoś też, z kim zaczniecie współpracę online albo kogo poznacie online. To może być ktoś, kogo spotkacie albo poznacie przy jakichś wspólnych zainteresowaniach z tym paziem kielichów. Eksplorując jakieś tereny, inwestując w swoje hobby, ucząc się nowych rzeczy, inwestując w jakieś wydarzenia artystyczne, kursy, warsztaty artystyczne, tego typu rzeczy. Także w ten sposób możecie poznać tą osobę. I tak jak mówię, kochani, tutaj pomału jakieś czarne myśli zaczną odchodzić. Myślę, że ta osoba właśnie będzie bardzo stabilna, przystojna, ogarnięta życiowo, a przy tym, kochani, będzie bardzo lekka, przyjemna i będziecie mieli dużo zabawy, będziecie się fajnie śmiać ze sobą i ogólnie będzie przyjemnie. Tak jak mówię, część z Was może poznać tą osobę przez znajomych, przez jakieś spotkania towarzyskie, ale też właśnie w gronie osób, które lubią to samo, czyli właśnie tak jak mówię, warsztaty, wydarzenia, tego typu rzeczy. No i z szóstką pentakli, kochani, jest to dla Was okazja, żeby otworzyć się na coś, na kogoś, bo ta osoba będzie Wami zainteresowana i to bardzo mocno widać. Z ósemką była w dużej komunikacji, dla części z Was może to być kwestia jakichś takich spotkań online, dla części z Was dużo rozmów telefonicznych, SMS-owych, ale też, kochani, może to być kwestia jakichś wspólnych wyjazdów, wycieczek, coś w tym stylu. No i kochani, i to jest to właśnie, że Wasza energia zacznie się harmonizować, zacznie się pomału ustabilizowywać, a myślę, kochani, że Was właśnie zacznie się budzić taka ciekawość, że kurde, może to jednak wszystko jeszcze nie koniec, w sensie mojego życia miłosnego. Może warto się otworzyć na kogoś innego. Jakaś przeszłość zacznie się zamykać, tak ostatecznie, a Wy wraz z tym zamykaniem będziecie coraz bliżej otwarcia się na nowe, otwarcia tych nowych drzwi do nowej przestrzeni, do nowego życia. Wasza energia, no właśnie, królowa pentakli. Wy chcecie stabilizacji, wy chcecie poczucia bezpieczeństwa. Część z Was, tak jak powiedziałam, czuje się jeszcze żoną, mężem kogoś z przeszłości. Sprawy finansowe też mogą być dla Was ważne. Jeżeli macie dzieci, to dzieci będą dla Was na pewno ważne. No i czuję, kochani, no właśnie, że nie będziecie się tutaj z niczym śpieszyć, bo ostatnio już mieliście do czynienia właśnie z jakąś trudną energią. Zresztą diabeł to też jest Wasza energia, więc to jest tylko potwierdzenie, że mówiłam teraz o Was. No ale tak jak mówię, część z Was miała do czynienia właśnie z jakąś trudną energią. Część z Was, mam wrażenie, że sobie będzie uświadamiać ten fakt, że byliście w związku, który niekoniecznie był dla Was, który faktycznie nie był aż takim spełnieniem marzeń, jakby Wam się wydawało. Zobaczmy tą królową pentakli. Siódemka mieczy, no właśnie. Pustelnik. I siła, piękna energia. Bardzo piękna energia. Siódemka buław, czwórka kielichów, ósemka mieczy i trójka pentakli. Bardzo fajnie.
Moi drodzy, po pierwsze mam wrażenie, że część z Was zacznie uświadamiać sobie prawdę, a raczej fakt, po prostu fakt, że zbyt długo sami siebie oszukiwaliście w tej kwestii. W kwestii odejścia. Mam wrażenie, że część z Was siedziała niczym ta królowa pentakli na swoim tronie, czekając na swojego króla pentakli, aż wróci do domu i się Wami zaopiekuje. I w energii żeńskiej, i w energii królowej pentakli nie ma nic złego, pod warunkiem, że są to oczekiwania faktycznie realistyczne. A tymczasem część z Was uświadomi sobie prawdę, że z tą siódemką mieczy, że to, na co tutaj czekacie, jest tylko w Waszej głowie. Jest energią taką oszukiwania samego siebie po prostu, bo to już nie wróci. I myślę, kochani, że właśnie uświadomicie sobie ten fakt z tym pustelnikiem, wejdziecie głęboko w siebie i w sumie zastanowicie się, czy faktycznie chcecie być z taką osobą, która Was porzuciła, która Was być może zdradziła, która Was oszukała, okłamała. Czy chcecie być z taką osobą, która każe na siebie czekać, która mówi, że przestała Was kochać, która mówi, że odchodzi do kogoś innego. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Myślę, kochani, że dużo pytań zacznie się zadziewać w Waszych głowach, w Waszych sercach, w Waszych duszach. I odpowiedzi na te pytania mogą Was nieźle zaskoczyć, ale też mogą Wam uświadomić, jaką siłę macie w sobie, jaką odwagę macie w sobie, żeby ruszyć naprzód, żeby powiedzieć komuś nie, żeby dostrzec pewne takie rzeczy, które myślę, że dla części z Was, tak jak powiedziałam, trzymały Was w klatce przez długi czas. Dlatego ja właśnie czułam z tą ósemką mieczy, że z jednej strony się uwalniacie od jakiejś sytuacji, ale energetycznie, emocjonalnie i na poziomie intelektualnej dalej siedzicie w klatce. A dla części z Was, kochani, w końcu zaczniecie zauważać tą klatkę. W końcu zaczniecie zauważać fakt, że blokujecie się przed budowaniem jakichś nowych fundamentów przez to, że dalej tkwicie właśnie energii braku i czekania na kogoś. I może Was ominąć jakoś bardzo fajna sytuacja. Myślę, kochani, że właśnie to jest to, że w końcu powiecie temu stop. W końcu powiecie temu nie, o nie, ja tu rządzę i ja mam w sobie siłę. I Wasza siła też zacznie się pięknie odbudowywać, Wasza wewnętrzna moc, Wasz potencjał. Też zauważycie, że macie nieograniczone możliwości, że teraz, kiedy pozbyliście się tutaj jakiegoś balastu, nikt Was nie ogranicza, nic Was nie ogranicza. Mogą pojawić się jakieś nowe kreatywne pomysły. Z tym pustelnikiem możecie w końcu wejść na ścieżkę swojej duszy i zacząć robić to, co kochacie. Też możecie właśnie, to jest to, że z siłą i pustelnikiem zaczniecie poznawać osoby, które są Wam przeznaczone, które współgrają z Wami, które dają Wam siły, a nie osłabiają, które dodają Wam tej wewnętrznej mocy, a nie uciekają przed Wami, przed angażowaniem się w ten związek. Więc tutaj dużo takiej świadomości będzie, kochani, która sprawi, że ostatecznie puścicie tą przeszłość, po prostu puścicie i zaczniecie być gotowi na transformację, która już zaczęła następować w Waszym życiu, już się rozpoczęła. Tu pięknie, tu, w tej energii. No i kochani, z zewnątrz mamy wieżę. Wieża oczywiście dla części z Was mogła już się wydarzyć i może to mówić właśnie ta energia o tym rozstaniu, oczywiście, że tak, ale dla części z Was zdecydowanie wieża jest energią, która dopiero nastąpi, która pomoże Wam wyjść z jaskini, która pomoże Wam uświadomić sobie jakąś prawdę, którą gdzieś tam, przed którą się broniliście. Dla części z Was ta wieża może być właśnie jakimś takim surprise'em od losu, niespodziewanym wydarzeniem, związanym właśnie z poznaniem kogoś, kto od razu się Was zakocha, nie wiem, albo od razu stwierdził, wow, ale ten koziorożec jest czadowy, albo coś w tym stylu. Zobaczmy sobie tą wieżę. Na pewno możecie spodziewać się niespodziewanego i czegoś, co totalnie rozwali Wasz system. Oj, tak. A, dziesiątka monet, więc może chodzić jeszcze o tą sytuację z przeszłości. Król buław. O, szóstka monet. Kurde, nie wierzę. Czyżby to było to? Oczywiście, że to było to. No i widzicie, koziorożce, w momencie, kiedy Wasza energia się zmienia, w momencie, kiedy Wy zaczynacie czuć się pewniej i zamykacie jakiś rozdział za sobą. Być może otwieracie się już na kogoś nowego, na jakiś nowy związek, na jakąś nową relację. Wraca eks. Wraca eks, uświadamiając sobie, że tęskni, że popełnił błąd, że popełniła błąd, że nie może tego zdzierżyć, że tęskni za dziećmi, że tęskni za Wami, że tęskni za jakimiś obiadkami domowymi i że chce tutaj wrócić do domu, że ma dla Was prezent, że chce ponownie się hajtnąć, że ponownie chce z Wami zamieszkać. No i wraca. I co Wy na to, koziorożce?
I co wy na to? Tu jestem bardzo ciekawa, kochani, co wy na to? Bo biorąc pod uwagę, że tu jest królowa mieczy, nie wiem, czy tu już nie będzie troszeczkę za późno dla tej osoby. Czy to nie będzie troszeczkę za późno? I sobie dołożę tutaj kart, wiecie? Bardziej troszeczkę pod waszą relację. Tym bardziej patrząc właśnie tutaj na tego pustelnika. Tu jest król mieczy i siódemka była wyżej. Ja czuję, kochani, że to już będzie koniec. Ale sobie muszę dołożyć, bo jestem mega ciekawa. Król pentakli, no właśnie. Królowa buław. Dziewiątka mieczy. Aha. Sąd ostateczny, umiarkowanie, koło fortuny. No i właśnie, znowu mamy trzy osoby, kochani. Trzy osoby, bo czuję, że dla części z was, tak jak mówię, pojawił się ktoś nowy. W energii tego króla pentakli pojawił się ktoś nowy, kto jest bardzo stabilny, zainteresowany wami, kto sprawił, że poczuliście się znowu pewne siebie, pewni siebie, że kto sprawił, że odżuliście. No i z dziewiątką mieczy pojawi się stres. Co mam w tej chwili zrobić? Czy ostatecznie, faktycznie mam to wszystko zakończone, czy tylko tak mi się wydawało? Ważny czas przed wami i ważne decyzje przed wami, bo mamy sąd ostateczny, umiarkowanie i koło fortuny. Powiem wam tak, te trzy karty mogą symbolizować wszystko, ale oczywiście decyzja tutaj należy do was. Dla części z was może pojawić się szansa na reaktywację i uleczenie tego związku. Tego. Ha. Nie? No. A dla części z was może pojawić się szansa na ostateczne zamknięcie tego i pójście naprzód. I tutaj, moje drogie koziołki, powiem wam tak, że cokolwiek nie zrobicie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Karty wskazują na to, że tutaj decyzja należy naprawdę bardzo mocno dla was. Do was. Zresztą zawsze decyzja należy do was. Ale tutaj będziecie musieli się zastanowić po prostu, co jest najlepsze dla was w tym momencie. Czy faktycznie powrót do kogoś? Czy pójście nową ścieżką? Tu jest ryzyk fizyk, moi drodzy. Tu jest kwestia też zaufania do siebie. Zaufania do swojej intuicji. Kogo wybierzecie, co wybierzecie? Jestem niezwykle ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, jeśli to jest wasze pytanie. Co byście wybrali? Albo co wydaje wam się, żebyście wybrali? Jedno jest pewne. Wasze nadzieje i obawy to jest siódemka buław. Stawiacie siebie na pierwszym miejscu. I to jest tutaj ważne. I myślę, kochani, że to jest lekcja przede wszystkim dla was. Nie tam, czy będziecie z kimś, czy nie będziecie z kimś, czy wrócicie do eksa, czy pójdziecie nową drogą. To jest lekcja dla was, żeby robić coś zgodnie z sobą, bo tutaj jest jakiś rodzaj odkrycia, waszego odkrycia. Odkrycia mówiącego, że odkrywacie siebie, swoją prawdziwą moc, swój prawdziwy potencjał i swoją siłę. I tu jest ważne, żeby to wszystko postawić faktycznie na pierwszym miejscu. Żeby oprzeć się negatywnym impulsom, atakom, takim energiom, które będą naciskać w jakikolwiek sposób i ze spokojem podjąć decyzję zgodną z sobą. I to jest wasze zadanie, moje koziorożce na marzec. Podjąć decyzję zgodną z sobą. Jedno jest pewne, efekt końcowy jest fantastyczny, bo jest to Słońce. Słońce jest kartą, najszczęśliwszą kartą w tarocie. Oczywiście, że tak. I Słońce zapowiada wszystko, co najpiękniejsze. Jako rada mówi: idź za głosem serca, bądź szczęśliwy, staraj się zachować optymizm, a wszystko ułoży się dobrze. I jako wynik mówi, że wszystko ułoży się dobrze. Oznacza szczęście, sukces, radość, prawdziwą miłość, rozkwit, wolność. Wszystko, co najszczęśliwsze, kochani. Także to jest wasza przyszłość. Zobaczmy. Zobaczmy, co to Słońce oznacza. Królowa kielichów. Rycerz buław. Czwórka mieczy. Gwiazda. Cesarz. Czwórka kielichów. Ósemka mieczy. Trójka pentakli. Myślę, kochani, że to jest czas, w którym postawicie przede wszystkim na siebie. I nie zaangażujecie się ani w jedno, ani w drugie. I po prostu pozostaniecie wolni. Czuję tutaj właśnie taką energię. Mhm. Powiem wam tak. Jest przy was ktoś, kto faktycznie jest wami bardzo mocno zainteresowany i kto faktycznie chce pójść z wami naprzód. Ale
wy jeszcze potrzebujecie uleczenia. Wy jeszcze potrzebujecie czasu dla siebie. Więc myślę, kochani, że nie przyjmiecie tej oferty, przynajmniej na razie. Pozostaniecie jako przyjaciele, znajomi, ale nic więcej. Partnera stałego też nie przyjmiecie. Bo tutaj przychodzi wasz cesarz z energią uleczenia, ale wy odwracacie swój wzrok od tej propozycji. Bo, no właśnie, za dużo jest jakichś czarnych myśli i za dużo jest takich obaw, że znowu utkniecie w tej klatce, z której już udało wam się wyjść. Myślę, moi drodzy, że właśnie to jest czas, w którym nie będziecie jeszcze do końca gotowi budować coś nowego, ani reaktywować nic stałego. Myślę, że to jest czas, kochani, którym największe szczęście da wam skupienie na sobie i na własnych potrzebach, na zabawie, na przyjaciołach i nie angażowaniu się w nic konkretnego. Dołożę sobie jeszcze, bo jak koziołki wiecie, że ja jestem dociekliwa i ja muszę wiedzieć, co dalej. Takie zakończenie mnie nie do końca satysfakcjonuje, więc oczywiście muszę pogrzebać jeszcze w kartach. Król mieczy. No powiedziałam to dokładnie. Chyba więcej informacji nie uzyskamy. A jednak, as kielichów. Ale as kielichów też to jest miłość własna i to jest niezwykle tutaj ważne. Siła, piątka buław. No właśnie, kochani. Wiecie co? Trójka mieczy. To jest to, co powiedziałam, kochani. Skupiacie się teraz na sobie, na swoim własnym uleczeniu i wszelkim sprawom miłosnym mówicie potencjalnie stop. Mówicie potencjalnie jeszcze nie teraz, potrzebuję czasu. Myślę, kochani, że to jest czas, w którym zostawiacie ze sobą jakieś konflikty wewnętrzne, ale też konflikty na zewnątrz, jakieś wszelkie bolączki, wszelkie trudne energie i skupiacie się na miłości własnej, na własnych granicach, wyraźnych granicach, na analizie, autoanalizie a propos własnych decyzji, własnych wyborów. Część z Was może się skupić bardziej na karierze, ale właśnie to jest czas uleczenia Waszego serca. To jest czas uleczenia tego złamanego serca, które cały czas się tutaj przewija. Myślę, kochani, że to jest czas, żeby właśnie skupić się na sobie, na swoich potrzebach. Może gdzieś pojechać, w jakąś wycieczkę, podróż. Może to jest czas, żeby oswoić się ze swoją ciemną stroną. Może to jest czas, żeby utulić swoje wewnętrzne dziecko. Może to jest czas, żeby zająć się jakimiś kreatywnymi sprawami swoimi, kreatywnymi rzeczami. To jest czas, kochani, uleczenia przede wszystkim waszego. Czas, żeby odejść od jakiejś przykrości i ostatecznie zamknąć jakiś rozdział. Tak jest, powiedziałam, to jest czas zabawy, ale reaktywacji też nie będziecie chcieli, że tak powiem, żadnej dokonać. To jest czas, żeby postawić właśnie granice innym i faktycznie poczuć się jak zwycięzca, poczuć się pewniej, zacząć kreować swoją rzeczywistość z pełną świadomością, zacząć tworzyć swoją przyszłość. Dokładnie, i dziewiątka pentakli, wieża i dziewiątka pentakli. Myślę, kochani, że to właśnie wy wyzwalacie się właśnie z takich murów, które was ograniczały i faktycznie skupiacie się teraz na tym, czego wy chcecie i koło fortuny. I wszechświat wam kibicuje, wszechświat wam w tym wszystkim sprzyja. Ignorujecie wszelkiego rodzaju propozycje, ale otwieracie się właśnie na nowe ścieżki możliwości. Myślę, kochani, że właśnie podróże, wyjazdy, rozjazdy, tego typu rzeczy będą dla was właśnie ważne w marcu i też dalej, żeby właśnie skupić się na tym, czego pragniecie. Właśnie tak jak powiedziałam, jakieś mogą być tutaj kwestie jakiegoś rozwoju duchowego, uświadomienia sobie swoich mocy, eksplorowania tych mocy. Tu jest właśnie poznawanie siebie. Coś się aktywuje wewnątrz was, kiedy automatycznie zamkniecie jakiś rozdział. I to jest czas, żeby właśnie, że tak powiem, skupić się na aktywacji, tak? Na wzmocnieniu tej swojej mocy, wzmocnieniu czakry serca i faktycznie ustabilizowaniu tej swojej energii. To jest tutaj, kochani, ważne. No i właśnie to jest to. Uleczenie. Uleczenie, uleczenie i jeszcze raz uleczenie. Z energii czegoś mi brakuje, z energii jestem niewystarczający, niewystarczająca. Dokładnie, zakończacie ten rozdział, przestajecie dłużej żyć w iluzji, przestajecie uciekać od swoich problemów. I to jest fakt, że to wszystko daje wam siłę, ogromną siłę. Ogromną siłę, żeby nie uciekać od iluzji, od lęków, tylko stawić im czoła. Stawić im czoła z odwagą. I to jest ten moment, kiedy właśnie wszechświat mówi: brawo, koziorożcu, jestem z tobą. Wspieram cię całym sercem. Idź tą nową drogą. Odejdź od tego, co ci nie służy. A z czasem, kiedy przyjdzie odpowiedni moment, kiedy ruszysz swoją drogą, kiedy poczujesz się pewniej, ta miłość przyjdzie do ciebie. Myślę nawet, że nawet będzie czekać dla części z was. Będzie tutaj czekać. Ale będzie. Będzie w odpowiednim czasie. Teraz skup się na sobie i na swoich potrzebach. Bo ty jesteś tutaj najważniejszy. Bez tego nie ruszysz. Bez tego ani rusz, kochani. Nieźle. Dobra, to zobaczmy kartę wyroczni dla was jeszcze na koniec, koziołki.
Serendipity. Mm-hmm. No i właśnie, mamy tutaj never ending story, jakaś niekończąca historia. Tik tak, dobiega końca. Będzie trochę chaosu, oczywiście, że tak, ale to jest właśnie czas na porządki w Waszym życiu. Widzicie to? Dokładnie. I odbudowanie swoich podstaw po to, żeby przyszłe związki, przyszłe pałace, które będziecie budować, były trwałe, były silne. No, ale Serendipity też mi mówi, kochani, właśnie ten fakt, że właśnie Wszechświat jest z Wami. Będziecie otrzymywać drobne sygnały, mniejsze, większe w sumie sygnały od Wszechświata, że jest po Waszej stronie, tak? Że szczęście Wam sprzyja, że to wszystko jest dla Waszego wyższego dobra. Karta numer 18, strona 28. Te numery mogą być dla Was ważne. Już Wam czytam. Okazja połączona z gotowością, świadomość synchronizacji, szczęście ujawniające się pod postacią znaków i symboli, magiczne połączenie wydarzeń. Wszechświat ma plan, a tym planem jest, by umieścić Cię obok odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie. Poznałeś bądź niedługo poznasz kogoś niezwykle ważnego dla Twojej podróży. Kogoś, kogo góra chce wnieść w Twoje życie. Tylko boskie siły są w stanie zaplanować to spotkanie. Nie mamy na to wpływu. Przyglądaj się znakom, które wysyła Ci Wszechświat. Także, kochani, bądźcie uważni. Jak zaczną pojawiać się znaki, to znaczy, że Wasza bratnia dusza jest blisko. Być może będzie jakiś szczególny znak, kiedy właśnie ta osoba wkroczy do Waszego życia. Ja bardzo mocno czuję, że Wy już ją wcześniej poznacie, ale minie jeszcze trochę czasu, zanim się z tą osobą zwiążecie, bo tak jak mówię, tu powrót eksa, tu coś tam, tu jeszcze będą jakieś bolączki, tego typu rzeczy, jakieś trudne emocje do uzdrowienia, ale te sygnały będą. Te znaki będą od Wszechświata. One będą Was utwierdzać w fakcie, że wszystko jest dobrze, a Wy zmierzacie w kierunku Słońca. Wszystkiego dobrego, moje kochane koziołki. Powodzenia Wam życzę z całego serca, udanego miesiąca. No i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.